Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed Wami symulator piwnicy. Robimy sobie daily. To co na dole to jakaś pozostałość z mojej pewnej próby keeperem. Pewnej jednej tam próby keeperem. Lazarus? Chyba? No, tym razem trochę później zaczynam. Co my tu mamy? Basement. Idziemy do bucika, więc będzie szybko. Oby. Fuck. Gdybym wiedział, że to health up. Dwa serduszka. Więc myślę, że się zabiję. A potem je wezmę. A tymczasem zobaczymy, co tam w item roomie dają. Keeper jest zdecydowanie gorszy niż Lost. Lostem już zrobiłem wszystko właśnie. Się chyba nie chwaliłem. Łącznie z Mega Satanem w jakimś absurdalnym ranie, ale to będzie oczywiście osobny film do tego. Two of Hearts. Ludo! To jakieś wyzwanie. No dobra, wezmę Ludo. Nigdy praktycznie nie biorę tego przedmiotu, bo go niezbyt lubię, ale spróbujemy. Kasiora. I co jeszcze? Serca. Tego mi nie potrzeba. Teraz zabijać się czy nie? Ach, to jest pytanie. Jeżeli nie znajdę nigdzie... czego? Niebieskich serc? Ale co to ma za znaczenie? No chyba się zabiję. Zobaczymy. Jeszcze co tutaj nas spotka. Co tu nas czeka? No. Gin, gin mucha. Klucze są, bomby są, wszystko jest w miarę okej. Okay. Bliźniaki. No to z kolei boss dosyć przykry, jeżeli chodzi o Ludo. O, szczególnie jak się gdzieś zatnę. Może spróbuję tego małego najpierw zabić. Będę tylko się... będę tylko uciekał przed dużym. Obrażeń to jakoś super dużo nie zadaje. Dobra, mały padł. Teraz z tym będzie w miarę prosto. Na niego chyba najlepiej zostawić tę UZ gdzieś na środku. I poczekać, aż stanie w miejscu. Wtedy go tam dziabać. O, super. No, może jeszcze nie chcę umierać. Najpierw chcę go zabić. Potem pomyślimy. No, powinno wystarczyć. Speed up. I HP-ki. Zdecydowanie warto się zabić. Tylko gdzie? Właśnie, czy mam gdzie? Mam. W Sacrifice Roomie. Kasy tyle, że myślę, że nawet... Gdzie moja łza? Właśnie, w dużych pokojach Ludo. Mało przyjemne, kiedy się ma mały shot speed. A właśnie, może lepiej się zabić w środku Curse Rooma. To nie byłoby głupie. A fuck, postawi mnie na zewnątrz. A nie, zapomniałem, że Lazarus się wskrzesza w tym samym pokoju. No, jak tam shot speed? Chyba się nie zmienił niestety. Bateria? Czy coś z nią mogę zrobić? Nie. Blup. Już coś wypadnie. Nie pójdę tutaj jeszcze do sklepu. Weźmiemy HP-ki i do przodu. To procent na szatana. O, arcade. Czemu nie? Użyjemy karty. O, i teraz można iść do sklepu. Pięknie. Niestety jest to Cellar, więc będzie trochę bardziej przykro niż zazwyczaj. Wzięcie tego Ludo to był błąd. Moim zdaniem. O, świetnie. Tu się da jakoś wejść. Tylko potem z wyjściem jest problem. I to jakaś gówniana mucha, której na razie nie chcę. No to mamy problem.
Ludo, jeżeli bossem będzie Hound, no to będzie problem. No, jeżeli się nie zabije wcześniej. Zdecydowanie jestem nieprzyzwyczajony do tego przedmiotu. Rozwalimy sobie ogieńki. O tak, ty sam się spalisz. Może trochę przesadziłem z tym Blue Bankiem. Skoro mam tyle kasy, pójdźmy jednak do arcade'a. Spróbuję coś tu wygrać. Ale nie chodzi mi o pieniądze. Niestety, o, dobrze. To wystarczy na razie. Pięknie. Jako Lazarus startujemy tam z minus 1 szczęścia. Po wskrzeszeniu mamy 0. No, to teraz się nie dać trafić, żeby był szatan. O, takie moby są koszmarne z Ludo. Wziąć tutaj ich trafić. To się można porządnie namęczyć. No i nie mam sklepu, chciałem powiedzieć. Nie mam kluczy. O! Dziękuję za teleport do sklepu. Co ja tu bym chciał? Na pewno niebieskie serce. Myślę, że za 15 to kupię 5 bomb. Okej. Klucz. Na przyszłość. Chyba tak. Wysadzę ciebie, chociaż po co? Tutaj mamy gwarantowanego szatana. Jeśli tylko... nie dostanę czerwonych obrażeń. Small rock, poproszę. A, detonator. O nie. No dobra, żółte muchy nie są takie straszne z Ludo. Pająki, no, mało przyjemne. Teraz super secret tutaj. Red patch. No cóż, nie mamy nic innego, więc można. Na szczęście bossem jest pin, więc chyba najlepsze, co się mogło trafić. I prawie wlazłem w jego pocisk. O. Dobrze, to jak rozumiem... powinno... O, shot speeda też zwiększyło, super. To się przyda. Fuck. Biorę obie te rzeczy. Absolutnie. Pentagram, pakt. Tears up. Teraz przynajmniej shot speed też jest większy. No, mogę w miarę szybko machać. Locker's room'a... Sprawdzę, czy secret room tam sąsiaduje z Locker's room'em. Powinienem był to wcześniej zrobić. Chyba, że tu jest... A nóż. No tak, detonator, zapominam. Niestety tu go nie ma. W takim razie musi być... musi być tu, a zajdę... Nie może być tu. Gdzie jest secret room? Nie wiem, nieważne, idziemy. Pozbyłem się czerwonych serca, ale mi to tam nie przeszkadza, nigdy nie przeszkadzało. Może się uda Brimstone'a gdzieś wyhaczyć. Brimstone z Ludo to oczywiście... no, dosyć fajna kombinacja, którą chyba tam miałem jakiś czas temu. Nie pamiętam, tak, to było daily chyba do Mega Satana. O! Teraz będziemy spowalniać. Przydałby się tutaj Secret Room gdzieś w sąsiedztwie. No. No, czasami Ludo się przydaje, tak jak inne tego typu kontrolowane zadawanie obrażeń. Łatwo mordować moby na odległość. No, niech tu będzie Secret Room. Zapominam o tym detonatorze. Niestety nie ma, cholera. Na szatana nie mam zbyt dużo szans, ale nie chciałbym... potencjalnie stracić tyle HP, żeby nie móc czegoś od szatana kupić. Do sklepu też za bardzo nie ma po co. Z takimi ilościami mamony. W tym roomie byłem. Wszędzie, gdzie trzeba, byłem.
Ten Kerstrum trochę mnie korci, ale... Dobra, idźmy na bossa. O! To będzie chyba łatwe. Zaparkować strzał i tylko unikać. Pięknie. HP się przyda, więc teraz, kiedy mam czerwone HP, poświęcę te kilka chwil, żeby jednak pójść do Kerstruma, co pewnie się okaże błędem, ale... Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Piguły. O, fuck. No. Ogólnie na minus. Ale nic jakiegoś strasznego. Więc spadamy. Sklep nie ma po co. Trzy bomby, zachowam je na później. Spróbujemy może do Bostrasza dojść, chociaż nie czuję się... na tyle pewien, żeby robić tego boss rusha z takim buildem, szczególnie, że to jest duży pokój i tak dalej. Mój shot speed nie jest jeszcze jakiś rewelacyjny, zabić najpierw te białe, bo mają mniej HP. Znowu Kerstrum. No, trzeba uważać, z nimi będzie problem, bo jeżdżą jak porąbane. Weź tu ich i traf. Może pozostawiam trochę smoły dla spowolnienia. O, stój, cholero. Już myślałem, że mnie rozjedzie. No i gdzie jesteś? Gdzie? O, już boss. Duża szansa na szatana dzięki pentagramowi, no ale najpierw to może spróbujemy item rooma znaleźć. Skaczące rzeczy nieprzyjemne. To teraz co? O, to będzie łatwe. W górę? Nie, nie w górę. Ale wysadzę przynajmniej jeden zestaw czaszek. Detonator. Nope. A, zdążyłem. No nie, no gdzie to? Jesus, nie myślałem, że tu jeszcze tyle tego zostało. Do zamordowania. W górę? Okej. Okay. I... Dziękuję, a jeszcze ty. Jest i sklep, ale sklep walimy. Cały Milk Ludo. Coś mi mówi, że to chyba katastrofalna kombinacja. Więc jakkolwiek chciałbym sprawdzić, jak to faktycznie się zachowuje, bo nigdy takiej kombinacji nie miałem, to przede wszystkim to chciałbym przeżyć. Więc jednak podziękuję. A, no to tu już nie ma po co iść. Znikamy. Pójdę do Kerstruma. Może Secret Room był tam przy sklepie, a kto wie. Tam czas 12 minut, no niedobrze. Raczej wolno, jak na boss rush. Milusio. 9 żyć, no to jest pierwszy gapio przedmiot. Więc na razie szaleństwa nie ma. Jaki boss? Hollow. To powinno być szybkie, chyba że będę głupi i przez chwilę straciłem totalnie orientację. Gdzie ja jestem, gdzie co jest. O, shot speed, ekstra. I obrażenia. No, coś czuję, że będzie Krampus. W końcu musiał być. Akurat na Krampusa to jest bardzo dobre. Więc bierzemy głowę. Bo i tak nie mam nic lepszego. Detonator mi się jakoś super nie przyda. Co tutaj dają? No to może być gapio przedmiot? Nie, no to mogą być pająki. Ech.
wciąż czasami, nie wiem, mam jakąś taką... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Tracę poczucie tego, gdzie ja jestem, a gdzie jest mój strzał. Teoretycznie da się zrobić jeszcze boss rusha, ale... musiałbym się bardzo streszczać, a ten build nie jest na tyle dobry. Znaczy, da się pewnie go zrobić, ale... mam mało HP, to przede wszystkim... jest główna słabość, główny słaby punkt. Jeszcze coś tu żyje? Stój! Może jakaś ciekawa karta? Nie. To nie. Postanowiłem, że użyję głowy, bo... nie mam pojęcia, gdzie jest mój strzał. Świetnie. O, tu. Tam mamy gdzieś baterię niedaleko. Co tu jeszcze żyje i gdzie? I dlaczego? Gdzie jest mój... Nienawidzę Ludo, po co ja to brałem? Z niego byłoby znacznie lepiej. Zdecydowanie. No, pomyślałem, że od czasu do czasu można. To był błąd. Nie idę zabić bossa. Chociaż szatana... podałby trochę percentaż podnieść. O, świetnie. Fuck. No i co? No i jajco. Przesrane mamy. Narrator, czy tam lektor się chyba naćpał, jak czytał tę kartę. Dobra, idziemy na tego bossa. Póki mam jeszcze chociaż kawałek niebieskiego serca. Nie ma nawet szans na boss rusha. A, no tak, Maze, dziękuję. O, świetnie, maska. Dobra, maska z Ludo nie jest aż taka zła. Całe szczęście, że jak spowalniam serce, to maska też się spowalnia. Nie wiem, czy użyć głowy Krampusa, czy nie. Myślę, że nie będzie potrzeba. Little Steven, och, jak się cieszę. Co za krab. No dobra, no to item room wypadałoby znaleźć. 16 minut. Super czas. O, Teratoma. Na tyle takiej nienawidzę, że aż użyję głowy Krampusa. No dobra, Toxic Shock biorę, tam walić rerolę. Według mnie jest wystarczająco dobry. Dziękujemy. I spadamy. Nie spowolniło mnie, czy mi się wydaje. Może mi się wydaje. Jeszcze Curse Room. A pójdę. A nóż gapi. Na pewno. Tutaj. Nie. No to płacimy własnym ciężko zarobionym zdrowiem. Aha. No w sumie wyszło na plus. Czas 17 minut. Szanse małe. Cholerny Maze. Jeszcze HP-ki. Teraz dokąd iść? Co robić? Użyję bomby. No naprawdę, co za krab. Czuję się oszukany.
Co to ma być? O, za to tu jest fajnie. Zabić tego. Okej. Toxic Shock jest dobrym przedmiotem. A, chwila, tu jeszcze coś żyje. Toxic Shock jest dobrym przedmiotem na w miarę szybkie poruszanie się przez grę. Zadaje obrażenia na początek w każdym pokoju. Obszarówka. Oh fuck. Nienawidzę Ludo. O, świetnie. Koścista łapka. Przynajmniej szybko znalazłem item room. Jeśli tu jest reroll builda, to zdecydowanie. No naprawdę. Byłem przekonany, że tu się da wejść. Że to była jakaś inna konfiguracja. Może jakbym szedł tak bardziej normalnie pod skosem. Więc zaraz umrzemy. Nie ma się po co spieszyć tak naprawdę do tego boss rusha, bo i tak go nie zrobię. Mam klucz, mam bomby. To można otworzyć nieszczęsną skrzynkę i dostać Stevena. Co mnie akurat bardzo cieszy. Co tu mamy w ogóle? Toxic Shock sprawia, że czasami trochę ciężko widać, co się dzieje. Halo? Kasiora, sklepu nie widziałem. Ciekaw jestem. Sklep jest. No, coś mi się odbija. A może się uda coś tu wyhaczyć? Nie, no oczywiście, że grid. Zbiorę kasę, bo to punkty. Chociaż będę miał jakieś kolosalne minusy za dostane obrażenia. O, to jest ciekawy pokój. Chociaż z Ludo akurat jest prosty. Dobrze. To już pewnie będzie końcówka. No, ciekaw jestem, jak wam poszło na tym daily. Czy zrobiliście boss rusha? Idziemy do mamuśki? Idziemy. To będzie krótkie daily. Krótkie, szybkie i mało przyjemne. Czekam, aż otworzy więcej swoich wypustek. No, na przykład tak. O, cześć, szatan. Może się zabije na nim. O, to będzie fajne. Ciekawe, tutaj dają i Polaroid, i negatyw. Może by się dało iść gdzieś tam dalej. Koniec. 14 tysięcy. Przeszalałem. Zobaczmy, jak tam stoimy. No. Widzę, że ktoś zrobił boss rusha. Najprawdopodobniej. Tak właśnie plus 4000 punktów mniej więcej. Więc gratuluję. Ciekawe. Czy z Ludo, czy bez? Ludo na boss rusha? Znaczy może być dobre, ale ech. Tam. Nie cierpię tego przedmiotu. No dobra. To było szybkie daily. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.